Boże, ksiądz Ryszard Halba, Państwa moim gościem jest pani Dominika Zamara. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Pani Dominika jest związana z teatrem w Wenecji, w Padwie, Mediolanie. Tak, można powiedzieć, że na całym świecie koncertuje. Tak, współpracuje z innymi teatrami. Proszę powiedzieć o sztuce, bo pani prezentuje tę muzykę poważną. Proszę coś przybliżyć widzom, właśnie na czym polega muzyka poważna. Znaczy, ja śpiewam właśnie głównie muzykę operową, ale też pieśni oraz muzykę sakralną. Jest to piękna muzyka, jest to piękno sztuki, które już wywodzi się od czasów antycznych, ale rozwój i rozkwit opery nastąpił w baroku. Dzięki kompozytorowi, jakim jest Monteverdi, który napisał pierwszą swoją operę Orfeusz. Czyli Włoch, tak? Tak, czyli Włoch właśnie. Ta cała szkoła włoska jest bardzo istotna. Aktualnie zajmuję się też muzyką barokową właśnie. Piszę też właśnie doktorat na temat kantaty barokowej, czyli no to cała szkoła włoska, czyli szkoła rzymska, szkoła wenecka, szkoła bolońska. Koncertuję zarówno z muzyką sakralną, czyli no jest to bardzo ważne, ponieważ poprzez muzykę sakralną wyrażamy emocje i zbliżamy się do Pana Boga, to jest bardzo istotne. No bo wiemy, że muzyka w jakiś sposób uwrażliwia ludzi. Tak. No często jak ludzie słuchają młodzi, szczególnie hard rock i tak dalej, to ich nie uwrażliwia na piękno, tylko no to jest takie. Tak, należy doszukiwać się piękna w muzyce, pięknej estetyki, szczególnie ja kocham Mozarta. Mozart jest też wykorzystywany często w muzykoterapii, żeby pracować nad emocjami, prawda? Na przykład Mozart pisał też bardzo dużo muzyki sakralnej. Napisał oczywiście ostatnie swoje rekwiem, napisał Exultate Jubilate, które się wykonuje często w okresie wielkanocnym. Napisał mszę, wspaniała msza koronacyjna, na przykład jest przepiękna, którą wielokrotnie we Włoszech wykonywałam. I ta muzyka uwrażliwia duszę. Teksty to też są piękne, często łacińskie, właśnie biblijne teksty. No jest tam wysoki poziom i muzyczny, i estetyczny, i tekstowy. To jest bardzo ważne, żeby muzyka coś wyrażała, prawda? Żeby to nie było jakieś takie, nie wiem, po prostu płytkie, bez emocji, z banalnymi tekstami, czy wręcz jakimiś takimi wulgarnymi tekstami, bo tego też nie toleruję, powiem szczerze. Muzyka powinna być piękna, no, nieść ze sobą wartości, piękno, uwrażliwiać ludzi. Po koncertach publiczność powinna wyjść z pięknymi, czystymi emocjami. Powinna czuć takie katarzis wewnętrzne. Kiedyś pamiętam, pracowałem w Wałbrzychu, to tam z Filharmonii Wałbrzyskiej robili tak zwane szkolniaki, jeździli z Filharmonii do szkół. I mieli koncerty. To jest piękne właśnie. Właśnie tak, uwrażliwiali młodych. Tak, żeby właśnie uwrażliwiać młodych. Dlatego też polecam całym rodzinom, żeby przychodzili też z dziećmi do opery, do filharmonii, na koncerty, do kościoła, na koncerty muzyki sakralnej. I żeby już od małego edukować dzieci. We Włoszech tak często jest, że właśnie całe rodziny przychodzą na koncerty. Czy to jest muzyka sakralna? Czyli można powiedzieć, że tam nie tylko mają tych artystów wybitnych, związanych z dobrą muzyką, ale też ludzie. Tak, ludzie kochają tą sztukę. Tak, naprawdę. We Włoszech jest zawsze pełne, czy kościół, czy właśnie jak są koncerty sakralne, czy też teatr. Więc jest to piękno, jest ta wrażliwość na piękno i ta tradycja po prostu. My tak samo Polacy mamy wspaniałego Chopina, Paderewskiego. No teraz właśnie mamy rok Paderewskiego. Ja będę na pewno... Mauro Giuliani Gold Collection, płyta wydana we Włoszech na gitarę klasyczną i głos Amadeo Carocci, wybitny maestro i kompozytor z Rzymu, nagrał ze mną tę płytę. Udało się w okresie pandemii właśnie wydać, więc ja się bardzo cieszę. Teksty też są piękne, bo tam Metastasio napisał właśnie te teksty, czyli poezja piękna, są wartości, jest no, dużo właśnie takiej duchowości, o miłości. Na pewno piękna muzyka wartościowa. I teraz właśnie, jako że jestem patriotką, pracuję nad płytą związaną z Paderewskim. Wszystkie pieśni Paderewskiego.
Jakie są plany najbliższe pani koncertowe? To znaczy w tym miesiącu już, no dzięki Bogu, otwierają się powoli teatry włoskie. Czyli taki pierwszy recital, co prawda w mniejszej formie, nie z orkiestrą, ale z fortepianem będziemy mieli recital właśnie w Turynie. 31 stycznia z pieśniami Chopina, z ariami Belliniego. Zapraszamy serdecznie. No, jak ktoś by był akurat w Turynie, no, czy w Mediolanie. Tak, zapraszamy serdecznie. No, bardzo się cieszę z obecności pani w studio. Dziękuję. Nie zapomnę, jak w zeszłym roku mieliśmy koncert kolędowy. Tak. Także było to piękne przeżycie dla ludzi. Tak. I mam nadzieję, że też uda nam się za jakiś czas robić jakiś koncert z panią. Tak, z największą przyjemnością. To był wspaniały koncert, miło wspominany do tej pory przez publiczność, więc miejmy nadzieję, że będą kolejne. Jak już tylko odblokują wszystko, to rozpocznijmy. Dziękuję. Państwa, moim gościem była pani Dominika Zamara, związana, można powiedzieć, z teatrami nie tylko włoskimi, ale na całym świecie koncertuje. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.